Tak, rzeczywiście jest bardzo wygodny i łatwo się w niego wczuć, dokładnie. Z rzeczy istotnych mamy tutaj duży ekran. Ekran, który, co jest ważne, ma właśnie tą kamerę cofania. Oczywiście także obsługuje telefon jako, powiedzmy, zestaw głośnomówiący. Przyda mi się ten zestaw głośnomówiący, to fajna sprawa, szczególnie do jazdy w mieście. Przejdźmy się jeszcze tutaj dookoła, jedźmy już po prostu na filmy. O, zajrzymy do bagażnika na przykład, żeby mogła pani zobaczyć też pojemność. Tak, to na pewno jest dla mnie... Ku zaskoczeniu, przy zamkniętym dachu jest naprawdę duży, fajny bagażnik. Niestety, pogoda nie jest idealnym dniem ani na kupowanie, ani na oglądanie cabrio. Ale przynajmniej ważna jedna rzecz, sucho w środku, co oznacza, że zaimpregnowany dach jest skuteczny. To prawda, żaden z nas nie jest zmoczony. Ja nie. Nie mogę zapomnieć o tym, żeby pokazać bagażnik, bo uważam, że jest naprawdę duży, jak na tak mały samochodzik. O, proszę bardzo. Cały dach chowa się tam, za tą komorą, więc nie zmienia nam powierzchni bagażnika i wielkość bagażnika. Więc wydaje się, jak na takie auto, to jest naprawdę duży bagażnik. W bagażniku nie ma miejsca, ale na szczęście zmieszczą się ze dwie torby. Jak na kobiece warunki, to mało, ale damy radę. No to fajnie. Czyli jak, ogólnie wrażenia takie, że chce pani kupić auto? Tak, oczywiście. Cena pasuje? No tutaj chciałabym jednak przedyskutować tą sprawę. Okej, czyli? Byłam przygotowana na 6 tysięcy, ale samochód wygląda dużo gorzej niż na zdjęciach. Jaka jest pani propozycja może w takim razie? Może tak. Umówimy się na piątkę. 1000 zł rabatu na samochodzie? No to jednak jest troszkę przesada. Ja myślałem oczywiście, że coś tam pewnie będzie trzeba opuścić, bo to nie jest łatwe do sprzedania auto i mam tego świadomość. Natomiast 5500, no gdzieś ten rząd wielkości, myślę, 500 zł rzeczywiście na jakieś rysy czy na coś, a jak nie, to na pełny zbiornik dwa razy. Może tak, umówmy się na 5200 i będę miała ten zapas na odreperowanie szkód na lakierze. 5200 trochę nisko. 5200? Mógłbym za tyle sprzedać, ale spróbuję jeszcze, żeby wyciągnąć stówkę. Stówkę więcej, 5300? Zostańmy przy tym 5200. Na ładne oczy. Moje? Czy nie? Dobra, pani. 5200? Dobra, niech będzie. To chodźmy do biura. Super. Ja tam mam wszystkie papiery, dokumenty do niego. Wystawię też wszystkie dokumenty do sprzedaży. Okej. Okay.